Leszek Sykulski, kłaniam się. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor Stanisław Adamczyk, no, człowiek mający sporą nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie, jeśli chodzi o szeroko rozumianą ekonomię. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest licencjonowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego maklerem papierów wartościowych, ma no, bardzo duże doświadczenie zawodowe w różnych podmiotach rynku finansowego, związany od początku z giełdą papierów wartościowych. Człowiek, który ma szeroką wiedzę, szerokie spojrzenie od strony ekonomicznej na współczesne procesy geopolityczne. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie doktorze, kłaniam się nisko. Jeszcze raz mi proszę pozwolić wyrazić swoją wdzięczność za zaproszenie na Pański kanał. Pan doktor Stanisław Adamczyk jest autorem wielu bardzo interesujących publikacji naukowych, natomiast całkiem niedawno ukazał się taki tom zbiorowy pod tytułem System z Bretton Woods i jego dziedzictwo. Od pieniądza złotego do cyfrowego. Ta książka, znaczy okładkę tej książki Państwo widzicie teraz na swoich ekranach. Pan doktor jest autorem jednego z rozdziałów, konkretnie rozdziału 11, zatytułowanego Upadek systemu z Bretton Woods, carry trade i kredyty frankowe. Moje pytanie jest bardzo proste. Czy perspektywa dedolaryzacji finansów międzynarodowych, dedolaryzacji tych transakcji na rynkach globalnych jest możliwa w dającej się przewidzieć przyszłości i jaką rolę w tym ewentualnym procesie dedolaryzacji może odgrywać grupa BRICS, która, przypomnę, tylko od 1 stycznia powiększyła się o kolejne 5 państw? Otóż, drodzy Państwo, upadek z Bretton Woods oznacza wyjęcie z międzynarodowego systemu monetarnego bezpiecznika w postaci złota. Złoto było tym hamulcem, który hamował ludzi, rządy przed pokusą nadużycia. I to, co się dzieje po 1971 roku, jest to powolna erozja systemu zaufania do światowego pieniądza. Otóż, drodzy Państwo, pieniądz jest umową. Umową, która musi gwarantować wszystkim stronom korzyści. Umową, która zapewnia nam handel międzynarodowy. Umową, która zapewnia nam akumulację bogactwa. I to, co teraz widzimy, jest to nadużywanie pozycji monopolistycznej i nadużywanie zaufania do dolara. Zaufanie do dolara zostało nadwyrężone w 1971 roku, kiedy prezydent Nixon odszedł od wymienialności waluty na złoto. Natomiast teraz widzimy szereg nadużyć władzy, właśnie przejawiających się w postaci sankcji. I tego typu zdarzenie jak zamrażanie aktywów banku centralnego tworzy dla uczestników systemu materializacji tak zwanej pokusy nadużycia. Jest to przejaw tak zwanego counterparty risk. Mamy do czynienia teraz z pieniądzem zdigitalizowanym, który jest zapisem cyfrowym. I drodzy Państwo, ryzyko na czym się przejawia? Jeśli zakumulujemy bogactwo swojego życia w jakimś podmiocie finansowym i on nadużyje swojej władzy, i zamrozi nam aktywa. Co to powoduje? Powoduje to, że tracimy zaufanie do tego podmiotu i w obecnej chwili jakby rozwoju systemu monetarnego dochodzi do utraty zaufania uczestników systemu do dolara. I z mojego punktu widzenia, jako uczestnika rynku i człowieka, który patrzy na racjonalność decyzji poszczególnych graczy, jest to rzecz niewyobrażalna, gdyż system dolarowy w obecnej postaci umożliwiał pobieranie renty z całego świata. Ta renta to była wielka korzyść, nadzwyczajny przywilej, który posiadała Ameryka. I
To, co się dzieje teraz, prowadzi do tego, że te wszystkie państwa, które zostały w jakiś sposób potraktowane przez sankcje, szukają alternatywy, szukają dywersyfikacji swojego ryzyka i uczestnicy systemu finansowego widzą, co się dzieje. Więc z czym mamy w tej chwili do czynienia? Z masową akumulacją złota przez banki centralne. Dochodzi do tak zwanej dywersyfikacji rezerw, gdyż uczestnicy systemu widzą, że nie mogą w 100% zaufać systemu opartemu na dolarze, opartemu na bankach amerykańskich. I te rzeczy, które widzimy teraz w geopolityce, to o czym pan doktor opowiada, przyspieszają erozję całego systemu dolara. Z systemem dolarowym wiąże się Wall Street, wiążą się wszystkie koncerny, które tam są zarejestrowane, które korzystają z tego wielkiego bogactwa rynku kapitałowego. I jaki jest problem? Interesy sektora zbrojeniowego, interesy kongresmenów i te wszystkie konflikty, które teraz widzimy na całym świecie, prowadzą do tego, że dolar stał się bronią, która jest wykorzystywana w rozgrywkach pomiędzy poszczególnymi graczami. Jak popatrzymy sobie na zaangażowanie poszczególnych banków centralnych w dolara, to widzimy proces na przykład w Rosji od 2014 roku do likwidacji pozycji dolarowych w obligacjach. Musimy mieć świadomość, że obligacja to jest kredytowanie emitenta. Czyli krótko mówiąc, jeśli nabywamy obligacje amerykańskie, to finansujemy działalność rządu amerykańskiego. I teraz trudno dawać kredyt komuś, z kimś się prowadzi wojnę. Także doszliśmy do momentu rozwoju systemu monetarnego, gdy to wszystko pęka. I widać to w transakcjach handlowych pomiędzy krajami BRICS, gdzie wymiana międzynarodowa przestaje być dokonywana z użyciem dolara. No bo drodzy Państwo, po co Arabii Saudyjskiej dolar, żeby kupić sobie towary w fabryce chińskiej? No każdy sobie musi postawić to pytanie. Po co? No taka jest rzeczywistość. Świat pewną siłą inercji korzystał z dolara, pomimo tego, że on był walutą fiducjarną, opartą na zaufaniu. I jakby ta wojna na Ukrainie, świat wytrąciła z tej inercji, z tego takiego bezwładu, i uczestnicy systemu zaczęli się poważnie przyglądać na to, co się dzieje. Drodzy Państwo, to oderwanie pieniądza od złota i powstanie pieniądza tak zwanego fiducjarnego, opartego na wierze, doprowadziło do sytuacji, w której z jednej strony powstają niespłacalne długi, a z drugiej strony wielkie aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych. I widzimy, że tego kapitału jest na świecie za dużo w stosunku do rozmiarów sfery realnej. Z jednej strony mamy niespłacalny dług, a z drugiej strony wielkie aktywa w funduszach asset management typu BlackRock, Vanguard, których nie za bardzo asset managerowie mają w co ulokować. I, no i ten moment dziejowy, który teraz widzimy, polega na tym, że te wszystkie aktywa to były często aktywa będące oszczędnościami ludzi na starość, funduszami emerytalnymi. Teraz te aktywa, one już nie są w stanie zapracować na stopę zwrotu i pokrycie kosztów. I problem jeszcze się pojawia inflacji, która tak naprawdę zżera dużą część siły nabywczej tych zgromadzonych aktywów. Więc drodzy Państwo, widzimy też niszczenie bogactwa zebranego przez oszczędzających na całym świecie. To, co widzimy po 2008 roku, to jest efekt
też włączenia Chin do światowego handlu. Widzimy te oszczędności napływające do Stanów Zjednoczonych i widzimy ten nadmiar pieniądza, który tworzy bańki spekulacyjne. No i teraz no mamy problem w systemie monetarnym, bo te bańki, one zostały wytworzone przez niskie, ujemne, zerowe stopy procentowe, utrzymywane od początku 2008 roku, kiedy no, po wybuchu na Wall Street, kiedy upadł Lehman Brothers, Fed musiał obciąć stopy do poziomów praktycznie zerowych. I tu oberwali wszyscy posiadacze kredytów frankowych, właśnie tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych. I to jest prosty przykład, jak wydarzenia w jądrze imperium, no bo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej były do tej pory centrum światowego kapitalizmu. To było jądro, które inwestowało za pośrednictwem swoich korporacji we wszystkich krajach rozwijających się, tworząc tam potencjał produkcyjny, eksploatując zasoby naturalne. I w tej chwili cały ten system przechodzi wielką metamorfozę i pojawiają się też problemy z wyceną. Na przykład, panie doktorze, proszę sobie wyobrazić, że bogactwo wyprodukowane od czasu 2000 powstania pandemii w 2/3 trafiło do tych wielkich korporacji, które przejęły gro wartości wytworzonej przez globalny system. I w tej chwili no, BRICS usiłuje stworzyć nowe rozwiązania, które umożliwiłyby bardziej racjonalny podział bogactwa, gdyż nadmierna koncentracja no, prowadzi do pewnych patologii. Nasz system demokratyczny, dla przykładu, opiera się na klasie średniej. Ta klasa średnia musi być niezależna finansowo, żeby dokonywać wolnych wyborów politycznych. Więc generalnie to przejmowanie tego bogactwa dokonywane za pośrednictwem wielkich korporacji jest problemem świata zachodniego. Z jakiego powodu to się dokonało, tego państwu nie powiem. Niemniej jednak outsourcing produkcji do Azji stworzył pewne nierównowagi i te nierównowagi prowadzą teraz do przejmowania władzy ekonomicznej przez Azję. I Azja chce mieć system monetarny, który gwarantuje jej udział proporcjonalny do wielkości gospodarki. I to się nie odbywa w drodze pokojowej, jak widzimy. Widzimy te kraje niezaangażowane, zwane swing states, które na bazie swoich obserwacji tego, co się dzieje w systemie światowym, dokonują wyborów politycznych, wiążąc się ekonomicznie, gospodarczo z tymi jądrami gospodarczymi, które wydają się im bardziej perspektywiczne. No bo to jest, nie oszukujmy się, pewnego rodzaju gra. Te nasze relacje handlowe są pewnymi zakładami o przyszłość. I nasz potencjał biologiczny i gospodarczy najlepiej inwestować w relacje, które rokują. I to myślę, że pan doktor się ze mną zgodzi. Tak, zdecydowanie. I tutaj, panie doktorze, pytanie w związku z tym, bo widzimy, że ta erozja systemu z Bretton Woods to też nie był jeden rok. Oczywiście symbolicznie, tak jak pan słusznie powiedział, to odejście od, prawda, od związania dolara ze złotem z 1971 roku to był ten wyzwalacz. Niemniej jednak tak stopniowo, jak następowała ta erozja i upłynniono kurs, prawda, i ta dewaluacja dolara, to co się wydarzyło potem w 73 roku, czy ostatecznie te wszystkie zasady, nowe zasady funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego uchwalone już w drugiej połowie lat 70., one ostatecznie zostały wprowadzone w 78, rzeczywiście położyły kres temu klasycznemu systemowi z Bretton Woods, czy temu, co po prostu się nazywa systemem z Bretton Woods, ale wielu komentatorów dzisiaj jeszcze uważa, że
Ta dywidenda, którą geopolityczna czy geoekonomiczna dywidenda, którą mają Stany Zjednoczone z układu Bretton Woods, cały czas funkcjonuje, cały czas istnieje. Niemniej jednak to, co zresztą pan też bardzo celnie opisywał w swoim tekście, w swoim rozdziale, we wspomnianej przeze mnie książce, ta długoletnia, długofalowa erozja siły nabywczej poszczególnych walut rezerwowych, no, doprowadziła do bardzo wielu kryzysów. Do bardzo wielu kryzysów, zresztą to usunięcie tej złotej kotwicy, o którą też pan tutaj przywoływał, no, stworzyło zupełnie nową sytuację geoekonomiczną. I w związku z tym powstaje pytanie, czy dedolaryzacja świata może się odbywać poprzez próby wprowadzania CBDC, czyli walut cyfrowych banku centralnego, ponieważ po ostatnim szczycie grupy BRICS w Johannesburgu pojawiły się takie głosy, że jeżeli grupa BRICS miałaby stworzyć jakąś walutę, swoją walutę, pytanie oczywiście na ile to jest realne w pańskiej ocenie, to mogłaby być to coś na kształt właśnie CBDC, tak jak cyfrowy yuan, nad którym bardzo zaawansowane prace zresztą trwają w Chińskiej Republice Ludowej. Jak pan się do tego odniesie? Ja uważam, że CBDC jako pieniądz cyfrowy banku centralnego nie stoi jakby w sprzeczności z utworzeniem nowego międzynarodowego systemu monetarnego. CBDC może być wykorzystywane w ramach obszarów walutowych, natomiast czym innym są rozliczenia międzynarodowe, kiedy dochodzi tu do tego, co już wspominałem wcześniej, tego ryzyka kontrpartnera. Jak wiemy, natura ludzka jest ułomna i dochodzi czasami do materializacji pokusy nadużycia. I teraz, jeśli będziemy mieli jednego administratora danych, który no, będzie prowadził rejestr rozliczeń międzynarodowych, to może dojść do powtórzenia tej sytuacji, którą teraz mamy ze Stanami Zjednoczonymi. Zawsze nadmierna władza prowadzi do tego typu problemów gdzieś na końcu drogi, gdzie mamy ten konflikt agencji. No bo nie oszukujmy się, tam są na górze też ludzie, którzy mają swoje interesy, którzy są klientami pewnych grup biznesowych i ten system, który być może powstanie pomiędzy BRICS, musi być odporny na właśnie pokusę nadużycia ze strony podmiotu silniejszego. Teraz przekazanie takiej wielkiej władzy Chinom może doprowadzić się na końcu drogi do powtórzenia się tego scenariusza. Oczywiście za 50 lat. Jak wiemy, ten system doskonale funkcjonuje w cyklach 50-letnich. Natomiast później, no jak wiadomo, są pewne granice rozwoju, deregulacji, wykorzystywania potencjału i dochodzi już do nadużyć, które no, chcąc nie chcąc zrobiło Imperium Brytyjskie na swoich terytoriach, teraz to się powtarza tym Imperium Anglosaskim, więc ja byłbym oczywiście zwolennikiem waluty cyfrowej na poziomie obszarów płatniczych, natomiast w rozliczeniach międzynarodowych no, nie można powtarzać błędów przekazywania nadmiernej władzy jednemu podmiotowi. Kraje BRICS pracują nad walutą służącą do rozliczeń w kształcie bankora. To była alternatywa dla dolara Bretton Woods przedstawiona przez Johna Maynarda Keynesa. To było rozwiązanie, które umożliwiało rozkładanie ciężaru problemów systemowych na dłużnika i wierzyciela. W tym systemie, w którym mamy, problem ma tylko dłużnik. Więc, a generalnie złoto umożliwia zadłużanie się przez polityków ponad stan. To, co widzimy teraz, te niespłacalne długi w grupie G7, one nigdy nie będą spłacone. One będą spłacone co najwyżej inflacją, dodrukiem kolejnych dolarów, euro, jenów, bo generalnie mamy tu tą granicę wzrostu, którą nie jesteśmy jakby pokryć wielkością strefy realnej. Natomiast musimy jako finansiści też przyznać się do tego, że aktywa finansowe, system finansowy nie tworzą bogactwa. To jest pewna nadbudowa, pewna czapka, która się w cywilizacji zachodniej nadmiernie rozrosła,
Zapewne pan doktor wie, że teraz miliony młodych ludzi na cywilizacji zachodniej nie pracuje, tylko gra na Forexie w nadziei, że bez pracy stanie się jeden z drugim człowiekiem bogatym. Niestety jest to sprzedaż iluzji. Bez pracy i bez sprawiedliwego podziału owocu tej pracy nie da się nic zbudować w długim terminie. Oczywiście w krótkim terminie jest to możliwe. Natomiast w długim terminie no, liczą się realne zasoby, dostęp do surowców energetycznych, to co teraz kontrolują Chińczycy. Tak, no i tutaj dotykamy właśnie kluczowej kwestii, czyli tego potężnego zadłużenia no, grupy G7 i czy w ogóle zadłużenia całej ludzkości, no o ile jeszcze w 2004 roku według Międzynarodowego Funduszu Walutowego ten globalny dług gdzieś wynosił powiedzmy w okolicach 70% światowego PKB, to już na koniec roku 2022, istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu, prawda, tej nowej odsłony wojny na Ukrainie, sięgał już ponad 92% PKB. No i tutaj też nie sposób nie zauważyć, że Stany Zjednoczone, starając się za wszelką cenę ochronić swoje wpływy na świecie, a także zabezpieczyć to, co zostało z systemu Bretton Woods, czyli właśnie tę pewną dywidendę, którą Amerykanie jeszcze wykorzystują, zwłaszcza na rynkach rozwijających się z tej dominacji dolara, starają się no, chronić te swoje interesy tam, gdzie jest to możliwe, czy na Bliskim Wschodzie, czy w innych regionach. W związku z tym wzrasta ryzyko globalnego konfliktu. Widzimy to zwłaszcza na Bliskim Wschodzie obecnie w kontekście potencjalnej wojny Izraela z Iranem, ale także widzimy to w Europie Wschodniej w kontekście wojny na Ukrainie. I tutaj mam do pana dwa pytania. W jaki sposób wojna na Ukrainie, to co się dzieje od 2022, czy nawet jeszcze wcześniej, od 2014 roku, wpływa na system finansów globalnych? Jak ocenia pan zdolności Rosji do przetrwania tych sankcji, tych 12 pakietów sankcji nałożonych przez Unię Europejską, ale także tych sankcji nakładanych przez Stany Zjednoczone? I w jaki sposób potencjalnie wielka wojna na Bliskim Wschodzie mogłaby zmienić cały system finansów międzynarodowych? Wielu komentatorów, zwłaszcza wielu ekspertów geopolitycznych wskazuje, że ta wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest może nie nieunikniona, ale jest niezwykle prawdopodobna, w związku z czym zablokowanie cieśniny Ormus, żeglugi przez Morze Czerwone, przez Kanał Suezki, to jedne z tych elementów, które mogą się z tym wiązać. Jakie konsekwencje dla finansów globalnych miałby taki konflikt? Sytuacja państw grupy G7, które posiadają niespłacalne długi, w tej chwili jest bardzo trudna i wyjście z problemów jest możliwe tylko przez rozniecenie potężnej światowej inflacji. I w mojej ocenie bardzo prawdopodobny scenariusz to jest scenariusz powtórzenia się szoku naftowego z lat 70. Widzimy próby manipulowania cenami energii w Europie. Widzimy w tej chwili, co się dzieje w Niemczech, widzimy, w jaki sposób podbijane są sztucznie ceny energii na giełdzie energii. Energia jest komponentem każdego produktu w gospodarce. I zresztą tak jak pieniądz, też pieniądz jest formą energii. Więc tu, jeśli na Bliskim Wschodzie dojdzie do rozlania się tego konfliktu, a jest to bardzo prawdopodobne, może dojść do nałożenia sankcji na Izrael i zablokowania tego kraju i generalnie do nałożenia zakazu sprzedaży ropy naftowej i węglowodorów do Izraela, bo to, co widzimy w tej chwili w Gazie, widzimy te głosowania w ONZ-cie, to jest bardzo poważna sprawa. Międzynarodowy Trybunał Karny w tej chwili prowadzi postępowanie po wniosku jednego z krajów BRICS. I generalnie widzimy też bezradność ONZ-u wobec całej tej sytuacji i generalnie niewykluczone, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie spowoduje wzrost cen energii, gazu płynnego. Jak wiemy, po rozpoczęciu wojny handlowej z Rosją,
Europa polega bardziej na gazie płynnym, na przykład z Kataru. I w tej chwili to, co robią Huti, powoduje drastyczny wzrost cen ubezpieczeń frachtów. I generalnie to może doprowadzić do zachwiania też dostaw energii do Europy. Więc sytuacja w mojej ocenie jest bardzo poważna i natomiast inflacja jest marzeniem każdego zadłużonego ponad stan dłużnika. Generalnie widzimy to w Polsce. Te kredyty, które zostały zaciągnięte 20 lat temu, przy tej stopie inflacji i wakacjach kredytowych, no umówmy się, są pewnym świadczeniem społecznym. Doszło do niestety patologicznej sytuacji, kiedy politycy uwłaszczyli się na instytucjach pieniądza. Banki centralne stworzono po to, żeby trzymać polityków z dala od instytucji pieniądza. I niestety to, co widzimy przez ostatnie 20 lat w krajach bogatych, w grupie G7, to jest integracja interesów politycznych i integracja interesów bankierów centralnych. To jest tak de facto zdrada klasy średniej, bo ta klasa średnia zapłaci teraz rachunek za utratę wartości przez pieniądz. Państwo korzysta na inflacji. Wiadomo, większe wpływy z VAT-u. Zyskują też ci, którzy posiadają aktywa odporne na inflację. Natomiast każdy, kto nie ma wiedzy na temat tego, jak się zabezpieczyć, będzie tracił. I to jest proces nieunikniony w mojej ocenie, w tej chwili już na obecnym etapie. Także stąd widzimy też, że te działania banków centralnych przez ostatnie lata, no nawet NBP chyba teraz ma drugie miejsce w akumulowaniu do swoich rezerw zapasów złota. No to trzeba przyznać prezesowi Glapińskiemu, że tu no, postąpił bardzo rozsądnie. I jeszcze pytanie pana doktora odnośnie Rosji. Jakbym chciał tak czysto neutralnie podejść do sytuacji, to na działaniach Bidena wygrały Chiny. I generalnie oni są wielkim wygranym całej tej sytuacji. Europa jest wielkim przegranym. My jesteśmy zakładnikami w tej polityki wobec Rosji. I generalnie no, tu chciałem wyrazić też wielką wdzięczność panu doktorowi za pańską pracę, wkład w rozwój wiedzy na ten temat, bo ludzie niestety w Polsce potrzebują wyedukowania i zrozumienia tych procesów. Ten proces zrozumienia narasta, niemniej jednak no, są z tym nadal duże problemy. Panie doktorze, tutaj kontynuując temat załamania się tego systemu z Bretton Woods, odejścia od tego związania się ze złotem, tej złotej kotwicy, no nie sposób też nie zauważyć, że próba takiego, powiedziałbym, dość radykalnej chęci obrony tego ładu międzynarodowego, jednobiegunowego, no bo też nie sposób nie zauważyć, że skutkiem systemu z Bretton Woods właśnie było bardzo mocne, czy bardzo silne umocnienie nie tylko dolara, ale w ogóle Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. I ta obrona jednobiegunowego ładu międzynarodowego wydaje się, że ma niewielkie szanse. To znaczy tworzy się świat policentryczny, świat wielobiegunowy, świat, w którym no, tworzą się alternatywne ośrodki siły, dystrybucji tej siły. I dostrzegamy także takie próby ochrony tego jednobiegunowego świata poprzez chociażby finansowanie wszelkiego rodzaju kolorowych rewolucji. Widzieliśmy to bardzo dobrze w początku tego wieku na Ukrainie, zresztą nie tylko w początku, bo także w drugiej dekadzie, kiedy obserwowaliśmy tak zwany Euromajdan, widzimy kolorowe rewolucje w ogóle w Eurazji. Te mechanizmy są dosyć dobrze opisane w literaturze, ale jak z punktu widzenia ekonomicznego wygląda kwestia właśnie finansowania tych kolorowych rewolucji i jaką one rolę odgrywają w tej strategii globalnych finansów Stanów Zjednoczonych?
Dolar jako waluta światowa jest doskonałym narzędziem organizowania kolorowych rewolucji. To w bazie danych jest klasyfikowane jako transfer of power. Tam nawet są bazy danych tych wszystkich działań naszego jaśnie panującego imperatora. I generalnie tak długo, jak mamy walutę światową, która jest używana na terenie wszystkich krajów, tak długo będzie można w łatwy sposób zdestabilizować dowolny kraj. Zawsze się znajdzie na terytorium tego kraju grupa niezadowolona, jakiś zamrożony konflikt, który można odświeżyć, dofinansować. Widzimy, jak to działa, widzimy te podobieństwa pomiędzy konfliktem na Ukrainie a konfliktem w Izraelu. Tam uważny analityk znajdzie wiele wspólnych punktów. I generalnie no, to jest problem wynikający z deregulacji przepływów finansowych. Pan doktor zapewne pamięta, jak to było w PRL-u. Jak się woziło pieniądze z innego obszaru płatniczego, to można było się narazić na odpowiedzialność karną. No i generalnie w tej chwili dolar jest narzędziem finansowania tysięcy NGO-sów, tak samo jak euro. Widzimy tu liczbę NGO-sów, które działają w Polsce, które formalnie promują pewne ideologie. Weźmy na przykład Zielonych. Czy pan doktor wie, ile działa fundacji promujących zieloną gospodarkę, dekarbonizacja? Są ich setki. I generalnie młodzi ludzie naprawdę w to wszystko wierzą. Kiedy próbowano mi tu na Mokotowie zbudować spalarnię śmieci w elektrociepłowni Siekierki, ja niechcący trafiłem do tego środowiska i byłem przerażony skalą działalności tych wszystkich NGO-sów. Naprawdę do tych NGO-sów trafiają wielkie pieniądze i generalnie one są w stanie zrobić dowolne rzeczy z naszą świadomością. A to jest tylko element. Ekologia jest tylko elementem. Tu mamy jeszcze tą percepcję rzeczywistości i to jest generalnie inwestycja w narrację, bo wiemy, że narracja jest to takie nieuczciwe do końca selekcjonowanie faktów, budowanie kontekstu i tu generalnie no, mamy ten problem naszego umysłu, który bez właściwego kontekstu nie jest w stanie ocenić właściwie zdarzeń, które mają miejsce. Więc tu jest wielki dylemat, bo jeśli mamy mieć pieniądz światowy, to ten pieniądz światowy nie może być używany do organizacji kolorowych rewolucji. I tu jest podstawowy problem, jeśli chcemy mieć jako Kowalski możliwość wyjazdu za granicę do ciepłych krajów, chcemy mieć w portfelu pieniądz, który jest wymienialny, no to niestety godzimy się na to, że w każdej chwili ktoś może zdestabilizować nasze państwo. Bo generalnie w bardzo prosty sposób można odświeżyć wszystkie konflikty, naprawdę wykorzystując nawet dobrą wiarę młodych ludzi, którzy chcą robić, chcą działać, chcą zrobić coś dobrego, ale nie do końca wiedzą, czy to dobre jest na pewno dobre. No właśnie, panie doktorze, bardzo często jesteśmy świadkami takiej naiwnej wiary, a nie tylko młodych ludzi, że zastąpienie gotówki pieniądzem cyfrowym tak naprawdę stworzy lepsze warunki życia. Byliśmy poddani pewnej narracji przez 2 lata, że pieniądz to, że gotówka jest czymś złym, bo przenoszą się bakterie, wirusy na tej gotówce. Wielu młodych ludzi bardzo lubi zresztą, nie tylko tak jak mówię młodych, lubi korzystać z płatności elektronicznych. Natomiast tutaj poza oczywiście korzystaniem z tych płatności elektronicznych istnieją te plany, o których wiemy, odejścia od gotówki. Jak pan się do tego odnosi? I jednocześnie drugie pytanie związane z tym, po części oczywiście z tym związane, jak pan się odnosi do planów przyjęcia przez Polskę euro, przystąpienia Polski do strefy euro? Mieliśmy taką narrację przez wiele lat.
która mówiła, że jeżeli Polska przystąpi do strefy euro, to będzie bardziej bezpieczna, że przyczyni się do większego bezpieczeństwa. Zatem pytanie o odejście od gotówki, jak pan ocenia tego typu plany, jak się to przełoży po prostu na życie, na życie zwykłych obywateli i kwestia odejścia od złotówki, te plany części środowisk politycznych w Polsce przystąpienia do Polski do strefy euro. Dziękuję bardzo za te pytania. Otóż no, każdy z nas musi sobie postawić pytanie, czy chcemy mieć nasze państwo narodowe, czy chcemy powstania Stanów Zjednoczonych Europy i rozpuszczenia się w tej superstrukturze, która jest w tej chwili zamykana. W mojej ocenie własna waluta umożliwia prowadzenie własnej polityki monetarnej, prowadzenie własnej polityki stóp procentowych i jest niezbędnym warunkiem istnienia państwa. Jeśli zrezygnujemy z tego na rzecz euro, będzie nam bardzo trudno później stworzyć od nowa system walutowy i własną walutę. Tu w mojej ocenie prezes NBP Glapiński, profesor Glapiński zrobił bardzo dobrą robotę dla edukacji. Ja w 100% popieram jego stanowisko. Jestem państwowcem. Odnosząc się do drugiego pańskiego pytania, też jestem państwowcem, ale też wykazuję no, pewne ograniczone zaufanie do instytucji państwa, bo też może dojść do przejęcia państwa wbrew interesom obywateli. I wtedy ta gotówka jest bezpiecznikiem zapewniającym no, elementarny poziom wolności dysydentom politycznym. Uważam, że z jednej strony wyeliminuje to szarą strefę, tak w tej narracji państwowej, ale z drugiej strony będzie można nałożyć ujemne stopy procentowe na przykład, kiedy już nie będziemy mieli gotówki, no bo gotówka nas zabezpiecza przed ujemnymi stopami procentowymi. Generalnie w tej chwili, gdy gotówka istnieje, no trudno jest na obywateli nałożyć ujemną stopę procentową. Ujemną stopę procentową tworzy się teraz, tworząc inflację. Natomiast w mojej ocenie konieczne jest zachowanie gotówki dla bezpieczeństwa klasy średniej, gdyż przejęcie państwa przez agenturę zawsze negatywnie wpływa na życie narodowe. I z tego względu gotówka musi istnieć dla naszego bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiemy, kiedy klasa polityczna ulegnie korupcji. I tu jest problem tego wyłączania ludzi z obiegu. Istnieje masa regulacji dotyczących tak zwanego bezpieczeństwa finansowego, przeciwdziałania praniu pieniędzmi, przeciwdziałania terroryzmowi. I tamte wpisy na tą listę są dokonywane przez urzędników. I być może czasami w dobrej wierze też, ale nie zawsze. Ale znalezienie się na takiej liście jest to decyzja polityczna i w przypadku braku gotówki taki człowiek, który jest dysydentem, no może stracić możliwość działania politycznego. I to jest poważny problem, o którym się nie mówi. Kończąc naszą rozmowę, chciałem zapytać o jeszcze jeden projekt, także geoekonomiczny, jeden z największych w historii świata, a mianowicie koncepcję nowego jedwabnego szlaku, jednego pasa, jednej drogi. Tę wizję, która została przedstawiona przez Xi Jinpinga jesienią 2013 roku, czyli takiej, powiedzielibyśmy, integracji infrastrukturalnej, stworzenia korytarzy transportowych między Europą a Azją, czy połączeń między Chińską Republiką Ludową a Europą. Później ta koncepcja została szeroko rozwinięta i koncepcja polarnego jedwabnego szlaku i morskiego jedwabnego szlaku. Wiemy, że w Polsce początkowo cieszyła się ta koncepcja sporym entuzjazmem, natomiast w pewnym momencie zastopowano szereg inwestycji, na przykład takich większych, jeśli chodzi o stworzenie z Polski takiego, no, powiedzielibyśmy, hubu infrastrukturalnego dla połączeń na osi wschód-zachód. No trudno nie zauważyć, że
w opozycji dla chińskiej inicjatywy 17 plus 1 Amerykanie stworzyli inicjatywę Trójmorza, koncepcję 12 plus 1 i starali się hamować właśnie te działania chińskie. Jak pan w ogóle ocenia z punktu widzenia ekonomicznego tę koncepcję chińską? Czy jest to dzisiaj więcej szansa dla państw rozwijających się, dla państw, które możemy określić jako półperyferie, czy też peryferie z punktu widzenia koncepcji systemu światów, czy jest to bardziej zagrożenie, no bo też wielu ekspertów zwraca uwagę na kwestie tych kredytów, które Chiny dosyć szeroko udzielały i kwestii podporządkowania gospodarczego Chinom. Jak pan to ocenia? Czy jest to bardziej zagrożenie, czy szansa i czy z punktu widzenia państwa polskiego włączenie się bardziej aktywne naszego kraju do tego projektu byłoby korzystne z punktu widzenia gospodarczego? W mojej ocenie ekonomisty to jest inwestycja naszego potencjału kulturowego, biologicznego i my powinniśmy ten potencjał inwestować tam, gdzie jest najwięcej szans, a najmniej ryzyk. I zdecydowanie uczestnictwo w chińskim projekcie gwarantuje nam wykorzystanie tego cudownego miejsca na ziemi, w którym tkwimy, do tego, żeby poprawić polski dobrobyt. Generalnie my w tej chwili pozwalamy wykorzystywać siebie do blokowania tej inicjatywy i no nie jest to decyzja, która w długim terminie pozwoli nam wykorzystać to, co mamy. Bo generalnie nasze życie to są opcje. Jeśli my z tych opcji nie korzystamy, jeśli my nie potrafimy szeroko patrzeć i natomiast jesteśmy skażeni romantyzmem, mesjanizmem, sentymentami. No, proszę mi wybaczyć, panie doktorze, ale jak mówię jak ekonomista, wszystko ma swoje pasywa, aktywa, plusy, minusy. To jest prosta decyzja. To jest prosta decyzja, bo życie mamy jedno i w tej chwili no, nie powinniśmy tracić czasu na jałowe dyskusje o sprawach trzeciorzędnych, bo nam te wszystkie szanse umykają. Także ja jestem zdecydowanym zwolennikiem współpracy. I to współpracy z krajami rozwijającymi się, które mają widać duży potencjał rozwojowy. Proszę popatrzeć na Chiny. Liczba tysięcy kilometrów szybkich kolei. Proszę popatrzeć, jak wygląda ich świat, ich kultura organizacyjna, ich zdolność do koncentracji energii. Naprawdę możemy się tam nauczyć wiele i powinniśmy zakopać nasz polski topór wojenny, wojnę polsko-polską i dostrzec to, co wokół na nas czeka. Także ja zdecydowanie tu jestem ekonomistą w tym podejściu. Chociaż muszę panu doktorowi powiedzieć, że zawód ekonomisty niestety jest skażony bardzo politycznie, i na przestrzeni swojego życia widziałem wielokrotnie zmianę paradygmatów. Te paradygmaty to tak zwana mądrość etapu. Dla prostego przykładu, 40 lat temu zadłużanie się ponad stan było passé, było złe. Były bardzo ścisłe regulacje dotyczące deficytu budżetowego. Teraz mamy odwrócenie o 180 stopni. Dług nie jest zły, możemy go spłacić inflacją. Natomiast nikt się nie zastanawia, kto na końcu drogi płaci rachunek. Także obserwując teraz naszych włodarzy w Davos, widzimy ich plany co do naszej przyszłości. Musimy się głęboko zastanowić, czy na pewno nam z nimi po drodze. Dziękuję w takim razie. To bardzo cenne uwagi. Myślę, że dające wiele do myślenia naszym widzom, zachęcające do krytycznego spojrzenia i krytycznego myślenia i spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam szanownych naszych widzów, słuchaczy do zapoznania się z publikacjami pana doktora. Moim i państwa gościem był dr Stanisław Adamczyk. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panie doktorze.
Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.